Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii na temat kryptowalut. Czy Bitcoin znowu się podzieli? Jeśli chcesz wiedzieć, oglądaj ten odcinek. Miłego oglądania i zapraszam. Niedawno w jednym z moich filmów powiedziałem o tym, że jeśli Bitcoin dalej będzie się dzielił, to jest duże prawdopodobieństwo na to, że inwestorzy zaczną tracić do niego zaufanie. Zostałem wtedy dosyć skrytykowany za to, że szerzę takie pomysły. Natomiast zobaczmy, co się teraz dzieje. Mamy tutaj informację z CoinDesk. Jest to informacja na temat tego, ile procent wszystkich organizacji aktualnie wspiera Segwit 2X, tak? Jest to 92%. No to mamy tak naprawdę większość, czyli zostanie to wprowadzone. Natomiast problem, który się pojawia, to fakt, że Bitcoin nie jest kompatybilny z Segwitem. I to może być już problem, bo jeśli nie jest kompatybilny, to będzie to mogło oznaczać kolejny rozłam. Poza tym nadal chcą wprowadzić Segwit 2X, mimo że powstał Bitcoin Cash, który tak naprawdę ma te większe bloki, a mimo to dalej dążą w tym kierunku. I to, co jeszcze jest ciekawe w tym wszystkim, to fakt, o wpis, który wypłynął na github.com na temat tego, że po prostu nie jest kompatybilny, że Bitcoin nie jest kompatybilny z Segwitem i zostanie po prostu wyłączony, tak? Czyli po prostu bez względu na, na zdanie sieci zostanie to po prostu odrzucone. Co za tym idzie? Może to oznaczać kolejny spór i kolejne rozdzielenie Bitcoina, co nie byłoby dobre, bo tak naprawdę poszukujemy stabilności w świecie kryptowalut, jakiegoś zarabiania, dorobienia się. Ale problem pojawia się w momencie, gdy ludzie się ze sobą kłócą. To jest sieć peer-to-peer, tak? Czyli tutaj, żeby to wszystko razem działało, ludzie muszą ze sobą współpracować. Muszą być jak jeden organizm, tak? Muszą się razem wspierać, razem podejmować decyzje, a nie, że w momencie, jak coś komuś nie pasuje, odrzucić po prostu pomysł i iść dalej. Więc mówiłem już, że może tak się wydarzyć, natomiast wtedy zostałem skrytykowany. Zobaczymy, czy teraz też zostanę skrytykowany za ten pomysł. Natomiast tutaj są wiadomości na ten temat. Linki oczywiście będą w opisie do tego filmu. I właśnie na to chcę zwrócić uwagę, że sieć powinna być mocna i jak będą takie wojny, to może to naprawdę źle wpłynąć na sieć całego Bitcoina, czy na sytuację, która będzie ze wszystkimi kryptowalutami, no bo tak naprawdę od Bitcoina się to wszystko wzięło i na Bitcoinie się to opiera. I kolejne moje takie przemyślenie to fakt, że te całe podziały Bitcoinów, te całe kłótnie, te wojny mogą po prostu służyć temu, nie żeby coś ulepszyć, tylko po prostu manipulacja wiadomościami po to, żeby jakiś duży gracz, który ma bardzo duży wpływ na przykład na całą sieć, mógł na tym zarobić. Tak samo jak na Forexie, na przykład ktoś chce zarobić na przykład na kupnie waluty, to najpierw ją wyprzedaje i testuje rynek i w momencie, gdy spotyka się z dużym oporem, momentalnie odwraca pozycję i ciągnie cały rynek do góry. Więc tak to mniej więcej wygląda i informacje tak naprawdę służą temu, żeby manipulować czymkolwiek. I być może będzie to manipulacja swego rodzaju, tak jak Bitcoin Cash, według mnie była to manipulacja i tak naprawdę powstało tylko i wyłącznie po to, żeby nie po to, żeby użytkownikom było lepiej i lżej, tylko po to, żeby napchać kieszenie osobom, które za tym wszystkim stoją. Więc oczywiście to nie jest powiedziane, że Bitcoin się rozpadnie znowu na dwie części, natomiast jest jakiś taki słaby szept mówiący o tym, że tak może być. I kiedy miałoby to nastąpić? Miałoby to nastąpić w listopadzie. Ale poczekamy, zobaczymy. Oczywiście możecie mi powiedzieć, co o tym myślicie. Ja osobiście uważam, że jeśli będzie więcej takich wojen, takich utarczek, to będzie sytuacja na rynku walut cały czas jeszcze bardziej pomieszana, pogmatwana. A jak nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, że wtedy jak najłatwo mogą zarobić ci, którzy są u góry i manipulują, a trudniej mają zarobić tacy gracze jak ty, ja, czy jakikolwiek inny gracz indywidualny. Więc jeśli będę wiedział coś nowego na ten temat, oczywiście się podzielę. Jeśli podobał ci się ten film, daj lajka i powiedz, o co myślisz oczywiście o tym filmiku w komentarzu. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej.